Kolejne miesiące treningów i kolejne puchary trafiły do rąk cheerleaderek z Zabrza. Mamy na swoim koncie nowe sukcesy. Dalej bardzo ciężko pracowałyśmy. Przygotowywałyśmy się do mistrzostw Elite Beach Cup, które odbywały się w Niemczech na hali Tropical Island. Dziewczyny wypadły naprawdę rewelacyjnie. Wywalczyły drugie miejsce w kategorii Dance Production. Poza miejscem na podium dziewczyny uplasowały się na czwartej pozycji w układzie z piramidami, a w kategorii z pomponami zajęły piąte miejsce. Grupa sukcesów na swoim koncie ma wiele. Ma także szansę na tytuł mistrzyń świata i to w dwóch kategoriach. Walkę o mistrzowskie tytuły dziewczyny mogą jednak przegrać w przedbiegach i to nie przez brak umiejętności. Problem jest inny, niezmienny od kilku miesięcy. Brak środków finansowych. Niestety oprócz naszych własnych skromnych składek w dalszym ciągu nie mamy żadnego sponsora. Nie mamy też na razie żadnych perspektyw na to, że wyjazd może dojść do skutku. Będziemy się oczywiście starać o dofinansowanie z Urzędu Miasta. Będziemy składać ofertę na realizację projektu. Także mamy nadzieję, że Urząd Miasta tutaj doceni nasze działania i pozwoli nam zaprezentować się na Mistrzostwach Świata. Wsparcia finansowego póki co nie widać. Widać za to ogromne wsparcie i doping kibiców, mówią zgodnie zabrzańskie cheerleaderki. Kibiców mamy bardzo wiele. Wszyscy kibice Górnika bardzo nas wspierają. Bardzo to doceniamy i dziękujemy im za to, że są z nami w takich ciężkich, dla nas sytuacjach. Wierzą w nas do końca, starają się nam pomóc. Naprawdę są wspaniali i dziękujemy im za to, że są. Jeśli jednak chodzi o wyjazd na mistrzostwa, ostatnią deską ratunku byłaby pomoc Urzędu Miejskiego w Zabrzu, dodaje trenerka drużyny Natalia Ciupka. Dziewczęta będą mogły promować miasto, bo to jest ogromna promocja miasta, regionu. No i to jest też również ważne, że tu jest jedyna szansa wystąpienia jako drużyny narodowej i taka szansa może się już więcej nie powtórzyć. Pracownicy urzędu sprowadzają jednak dziewczyny na ziemię. Łatwo nie będzie, przynajmniej jeśli chodzi o sfinansowanie całości kosztów. No niestety wyjazd do Stanów Zjednoczonych to jest jednak bardzo droga wyprawa. I my jako urząd z uwagi na kryzys, ale i w ogóle generalnie z uwagi na kwotę, nie możemy sfinansować tej wyprawy w całości. Ja rozmawiałam już z paniami i gdyby panie pozyskały te środki, część tych środków, to my możemy jakąś część, brakującą część dofinansować. Ale nie możemy sfinansować całej kwoty, bo cała kwota to jest w październiku dla 12 osób. Był wniosek o 77 tysięcy. Natomiast w tej chwili po rozmowie już panie powiedziały, że mogłyby pojechać 8 osób, 8 dziewcząt. Natomiast to też jest kwota 48 tysięcy. U nas niektóre kluby dostają na cały rok szkolenia i upowszechniania sportu taką kwotę. W związku z tym to jest za duża kwota. Wyjazd więc ciągle stoi pod znakiem zapytania. Mimo tego żadna z dziewczyn nie traci ducha walki. Ostro trenujemy, bo myślimy, że na pewno jakieś pieniądze się znajdą, mamy nadzieję, do ostatniego momentu. Szkoda by było przypuścić taką okazję. Motywacja do walki nie spada, czas jednak mija. Mistrzostwa już w kwietniu. Powinny być w Stanach 24 kwietnia. Troszkę za mało, powiedziałabym, działań z ich strony, dlatego że poza złożeniem w październiku, a w maju zdobyły te kwalifikacje. I od maja wiedziały, że mogą, że jest szansa i że są zaproszone do Stanów. I pani prezydent zadeklarowała, że na pewno jakąś kwotą, jak na nasze warunki, całkiem sporą, jest w stanie dofinansować wyjazd. Bo rzeczywiście sukces jest wielki. Natomiast całości kwoty na pewno nie możemy dać. To jest pierwsza rzecz. A druga, no spróbujemy pomóc, spróbujemy dziewczyny skontaktować z fundacjami, może będziemy rozmawiać z ministerstwem, czy tam może z województwem. Być może nie wszystko jeszcze stracone, nie ulega bowiem wątpliwości, że poza tym, iż dziewczyn nie stać na wyjazd na mistrzostwa, stać je na ogromne osiągnięcia.